tym odcinku będę meblować dom tak, aby każde pomieszczenie zawierało inny rodzaj śmierci. Bardzo dziękuję moim wspierającym za pomoc w rozwoju kanału. Cześć, rybeńki, to Aqua, witam was bardzo serdecznie w odcinku, w którym, tak jak już mówiłam wam na wstępie, będziemy budować, powiedzmy, że dom śmierci, który oczywiście będzie wyglądać jak zwykle, jak przecudowny, kochany simowy domek. Na samym wstępie chciałam wam powiedzieć, że celowo odpuściłam sobie budowanie tego domu przy was, przy kamerze. Nie chciałam was absolutnie tym nudzić. Od razu przechodzimy do środka i mogę wam mniej więcej już pokazać, jak sobie postanowiłam zaplanować dalsze pomieszczenia. Tu bym chciała wykonać pralnię, w tym miejscu chciałabym postawić kuchnię, tu będzie coś w stylu jadalni, tu mam linię odgradzającą oczywiście kuchnię od salonu, bo w tym właśnie miejscu chciałabym, żeby salon powstał. Coś w stylu sypialni, najprawdopodobniej głównej. Tu będę chciała postawić gabinet, pokój dziecka, ale takiego już troszkę starszego. No i tutaj oczywiście mamy miejsce na skromną łazienkę. Co prawda niezbyt szeroką, ale podłużną, więc niech tak będzie, niech tak zostanie. Myślę, że już was na samym początku zdziwiły otwarte drzwi do salonu i pewnie co autor miał na myśli, nie? Od razu wam powiem, że tutaj w planach mam jeszcze zbudowanie ogrodu. Dlatego, że skoro dom śmierci, no to przecież będziemy mieli do dyspozycji basen, a jak basen, to coś w stylu ogrodu. No więc tutaj do tego wszystkiego będę chciała dodać jeszcze sadzawkę, ewentualnie szklarnię, w której umieścimy krowokwiaty. Ale spokojnie, kochani, będziemy do tego wszystkiego powoli, powoli dochodzić. Ogólnie dom mam zrobiony, więcej bym tutaj nie chciała zmieniać. No oczywiście chyba, że coś dojdzie w trakcie, także zobaczymy. Nie miażdży, nie miażdży, nie miażdży. Zanim jeszcze zacznę oficjalne meblowanie, chcę wam powiedzieć, że ostatnio na kanał wrzuciłam swój pierwszy odcinek z gry Fall Guys. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak się bawię w zupełnie innej grze, ewentualnie jak dosłownie przeklinam na kolorowe fasolki, to zapraszam. Przejdę to. Zostaw mnie. Na samym początku zaczniemy od pralni, dlatego że potem na tej ścianie będę chciała ustawić sobie kuchnię, więc wolę zacząć od tego pomieszczenia. No i w takim razie potrzebujemy jakiejś pralki i suszarki. Podobają mi się te szafki ze śnieżnej eskapady, więc sobie na chwilę tutaj umieszczę. W sumie one mają takie fajne półki, no coś tutaj się fajnego dzieje. Jest kolor biały, jest czarny, jest szary. Podoba mi się. To w takim razie teraz zmieniamy kolory pralki i suszarki. Teraz by się w takim razie przydały jakieś może ręczniczki, coś w tym stylu. Zaraz na pewno coś znajdę, ewentualnie może jakieś półki. O, słuchajcie, półka wcale by nie była zła. Tu można by było troszkę odsunąć te drzwi i teraz dać kosz na przykład na pranie. Tu możemy postawić jakieś pomniejsze ozdoby, czemu by nie, niech się coś dzieje. Kosz dziecięcy, niezbędnik, też może być. Tu mamy coś z gry podstawowej i w sumie czemu by nie. Podniesiemy to troszkę i umieścimy na pralce. Że niby nasi simowie są teraz w trakcie prania. O właśnie, o coś takiego mi chodzi. Czekaj, jak tak teraz na to patrzę, to w sumie tutaj moglibyśmy postawić zlew. Niech się tutaj dzieje coś innego. Tutaj te drzwi w takim razie powinny się, o, trochę zmieścić. Małe ściereczki trochę pomniejszymy i ustawimy tutaj. Tą półkę podmienimy i postawimy tutaj gotową półkę z ręcznikami. O, tutaj mamy jeszcze jakieś ładne ściereczki, tutaj ręczniczki. Ja bardzo lubię takie pomniejsze elementy, więc one na pewno zostaną. Tutaj powiesimy jedno, tutaj trochę zmniejszymy, powiesimy kolejne. Niech się coś na tych ścianach dzieje. Uwielbiam te ściereczki. Może to troszkę zmniejszymy, ustawimy, żeby tutaj fajny wprowadzić bałagan. O, tutaj mamy jakieś takie ładne mydło. Zostawiam to. Czyli tak, tu mydło, tu gąbka, tutaj jakieś kosze. Naprawdę wypełniłam mocno to pomieszczenie. I teraz przydałyby się nam, tak myślę, że w tym miejscu kafelki. Przynajmniej bardzo bym chciała, żeby kafelki tutaj były. Podoba mi się bardzo ta ściana. Wygląda całkiem w porządku. Dobierzmy teraz do tego wszystkiego jakąś ładną podłogę. I w sumie podłoga chciałabym, żeby była jakaś też w kafelki. A może jakieś drewniane panele? Tylko teraz jakieś takie ładne trzeba dobrać. To wygląda nawet całkiem fajnie. I w sumie bym wolała przy tym zostać. Ewentualnie może zobaczmy jakiś inny kolor. O, to jest bardzo ładne. Okej, myślę, że udało mi się dobrać jakoś taką tą podłogę. Może być. Teraz jeszcze, żeby coś tutaj na tej podłodze położyć. Myślę, że moglibyśmy na przykład położyć taki oto dywanik tutaj. Ewentualnie cały czarny. No, może nawet by wyglądał lepiej. Niech zostanie. Tu by przydało się nam jeszcze zmienić kolor szafki. Niech wygląda to tak bardziej jednolicie. Dodam sobie tutaj jeszcze jakąś małą roślinkę. Roślinek nigdy dość. Ja bardzo przepadam za roślinami, także musi być. Niech będzie w kolorze pomarańczowym, bo mamy tutaj pomarańczowe elementy. Dodamy jeszcze płyn do prania i jakieś wyroby mydlane. Świeczki zapachowe i może jeszcze jakąś ładną firankę. Taką, która nam troszkę tutaj zasłoni to okno. Jeśli chodzi o pralki, to mam nadzieję, że większość z was wie, że one bywają bardzo zawodne i nasi simowie niestety, ale mogą albo doznać porażenia prądem, ewentualnie pralki mogą stanąć w płomieniach, także z pralkami, kochani, nie ma żartów. To prawda, zabawa jest przednia, ale wiecie, trzeba uważać. Dobra, słuchajcie, pralnię myślę, że mam skończoną. Jedyną rzeczą, którą bym jeszcze tutaj dodała w tym temacie, to faktycznie te tutaj linki, żeby nasi simowie mogli sobie potem te pranie tutaj wyciągać, wywieszać i tak dalej, i tak dalej. Także od razu po prostu zapamięci sobie tutaj to położę, ale ogrodem się jeszcze teraz zajmować nie będziemy.
będziemy. Przechodzimy teraz do kuchni i tutaj jest bardzo ważna rzecz, bo muszę sobie postawić w tym miejscu półściankę. Półściankę po to, żeby mi się ta przestrzeń nie otwierała na czas budowania kuchni. Kuchnia w tym przypadku to dość duża przestrzeń, dlatego będę chciała na pewno, żeby była dość ładnie wypakowana. Nie wiem, czy będę stosować szafki górne, ale myślę, że jakieś takie ładne blaty by nam się tutaj przydały w dość jasnych kolorach. Ale słuchajcie, nie wiem, bo ja bardzo często zmieniam koncepcję w trakcie, więc nie miejcie mi tego za złe. No dobra, załóżmy, że na razie uderzymy w tego typu kolory. Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie tutaj, jeżeli chodzi o blat. Chciałabym bardzo, żeby tutaj zlew był na środku. O, i widzę, że nawet mi się to uda. Super. No dobra, chociaż nie chcę się jeszcze cieszyć aż tak szybko. W sumie tu bym chciała dodać jakąś taką ładną, zaokrągloną szafkę. Niech się coś dzieje w tym miejscu. No dobra, nie wygląda to źle, chociaż tutaj trochę mi to wyjeżdża. Teraz bym chciała dodać coś w stylu wyspy, żeby troszkę wypełnić tą przestrzeń i myślę, że coś takiego może być. Teraz jeszcze tylko trzeba dobre miejsce na lodówkę znaleźć i jak tak teraz na to patrzę, to może tutaj byśmy tą lodówkę postawili. Jeśli chodzi o kuchnię, to tutaj takim niebezpiecznym miejscem dla nas powinna być kuchenka. Jak sami wiecie, simowie, którzy za bardzo nie potrafią gotować, mogą sobie napłatać biedy w kuchni, więc tutaj jak się okazuje, nie kuchenka jest problemem, tylko najprawdopodobniej umiejętności kulinarne naszych małych podopiecznych. Więc kochani, chciałabym, żeby ta kuchenka dla nich była dość ładna. Myślę, że może coś takiego byśmy tutaj im postawili. Tylko teraz zobaczymy, czy tutaj nam się to wpasuje z jakąś lodówką, bo to też przecież jest ważne. Ewentualnie tu byśmy postawili tą kuchenkę, tutaj dodali zaraz jakiś okap. Nie wiem. Słuchajcie, mam dzisiaj głowę pełną pomysłów. Coś bym chciała naprawdę tutaj fajnie wykombinować. Tylko jeszcze, żeby gra ze mną tutaj współpracowała, to by było wtedy super wszystko fajnie. W tym miejscu od razu sobie chcę postawić hokery. Myślę, że takie białe, zwykłe, tradycyjne będą najlepsze. Mamy dość sporą tą kuchnię, więc wypadałoby ją jeszcze jakoś mocno udekorować. Może na przykład będziemy mogli tutaj sobie postawić jakąś taką ładną mikrofalówkę, coś w tym stylu. No nie wiem, słuchajcie, koncepcji jest na to naprawdę dużo. Jak w ogóle wygląda ten zlew? Nie za bardzo. W ogóle nie podoba mi się jego budowa. Chyba będę potrzebowała czegoś takiego. Teraz wybierzmy jakiś ładny okap. Ten wygląda całkiem w porządku, tylko jakiś inny kolor. Poprosimy. O, słuchajcie, nawet całkiem to ciekawie wygląda. Dla mnie w sumie kuchnia taka może właśnie być. Lekko skromna, bez tych górnych szafek. Ja tam z tym problemu nie mam. Bardzo chętnie dodam zmywarkę. Ja zazwyczaj naszym simom dodaję zmywarki. Niech mają coś z życia. Tylko teraz zmywarka, którymś jakimś takim dobrym miejscu musi być. Trochę ukryta. Przydałby się też kosz na śmieci. Teraz by się przydało coś na ścianę. I tu bym też chciała w sumie, żeby były jakieś kafelki, ewentualnie jakaś cegła. To jest trochę zwykłe. Jakby trochę były inne te kafelki, to może wtedy jakoś tak bardziej bym to chętnie tutaj położyła. Ale podoba mi się w sumie taka cegła. Ta cegła jest naprawdę ładna. Tylko czy ona tu dobrze wygląda? Kurczę, wiecie co? Nie wiem. Ona nam tak fajnie odcina tą kuchnię, więc w sumie nie mam co narzekać. Skoro nie będę używać żadnych szafek górnych, to myślę, że półki w tym miejscu mogłyby spokojnie poleżeć. Na rożnej szafce najchętniej bym postawiła jakąś właśnie ozdobną herbatkę. Potem oczywiście te kolory zmienię. Tu bym postawiła na środku jakąś ładną misę ozdobną. Tacę na napoje bardzo chętnie sobie tutaj postawię. Może na przykład jakiś ekspres do kawy? Wiszące elementy kuchenne też bardzo chętnie powieszę. Tu by się przydała jeszcze jakaś ładna ściereczka. Tylko kurczę, obawiam się, że ta ściereczka w miejscu, gdzie jest tutaj kuchenka, to trochę taki zapalnik. No ale dobra, może nie będzie jakoś źle. Myślę, że o, coś takiego możemy tutaj powiesić i coś takiego niewielkiego też tu dodać. Postawimy sobie jeszcze jakiś obraz tutaj. Tutaj też mamy jeszcze jakieś jabłuszko, więc czemu nie? Tutaj mamy kilka małych elementów, więc też postaram się to postawić tutaj takie, wiecie, wypełniacze. Wiem, że tutaj za bardzo może nie ma sensu kłaść szczoteczek do zębów, ale słuchajcie, te szczoteczki mogą być wykorzystywane na przykład do czyszczenia fugi między kafelkami, a raczej cegiełkami. Tutaj mamy mydelniczkę, tutaj mamy suszarkę na naczynia, tutaj mamy jakieś takie powiedzmy rzeczy kosmetyczne i tak dalej, jakieś szpatułki i te sprawy, paranormalne talerze, brzmi naprawdę fajnie. Tu sobie postawimy jakieś ładne płyty ozdobne, no za chwilę nasi simowie nie będą mieli za bardzo pola do popisu, jeśli chodzi o gotowanie, więc chyba będę musiała zrezygnować z czegoś. Przekopiuję sobie w takim razie jakąś roślinkę i postawimy ją w tym miejscu i myślę, że moglibyśmy jeszcze ustawić taką samą tutaj na przykład na tą górną półkę. Czemu by nie? Za chwilę zmienimy tylko jej kolor, ustawimy te płyty tutaj niżej i może w takim razie jakiś taki powiedzmy kolor szary. Na razie póki co zostawię to tak jak jest, bo koncepcja może mi się w każdej chwili zmienić, a muszę jeszcze pamiętać o tym, że zostaje przed nami coś w stylu jadalni, no i to wszystko musi się ładnie komponować jednak z dużym pokojem, więc póki co niech to tak będzie. Dodałabym jeszcze ewentualnie jakieś ładne zasłony, bo zasłony fajnie byłoby mieć w tym pomieszczeniu. Kto wie, mogą to być jedyne zasłony, które będą ładnie łączyć kuchnię z tą jadalnią. Jakaś ładna firanka, na przykład coś takiego, okej, a jakbyśmy to zmniejszyli maksymalnie. No dobra, nawet źle nie wygląda, chociaż to by była taka łączona koncepcja. No nie wygląda to źle, ewentualnie byśmy mogli uderzyć w taki trochę cieplejszy kolor. No dobra, słuchajcie, nawet jako tako to wygląda. Jak na dość szybką i spontaniczną kuchnię, ja tam jestem zadowolona. Przechodzimy w takim razie do jadalni i myślę, że tutaj moglibyśmy dać w sumie podobne
podobne firanki, przynajmniej na start, nie wiem, potem może mi się coś zmieni, ale te firanki tutaj nawet by były całkiem w porządku, niech nam to okno trochę zakrywają, to bym chciała, żeby był ładny szklany stolik. Może jakieś białe krzesła, takie typowe. No i słuchajcie, jakby nie patrzeć, już szóstka simów się nam tutaj zmieści. Nasi simowie mają miejsce do imprezy. No dobra, i teraz jeżeli chodzi o podłogę, to tutaj w tym przypadku musi być podłoga jednolita i dla pomieszczenia typu właśnie salon i dla naszej kochanej małej jadalni. Więc w sumie chciałabym, żeby to były jakieś ładne panele. Tylko te panele teraz muszą się troszkę zgrywać z tą naszą kuchnią. Może podłoga z wampirów? Ta jest całkiem w sumie fajna. Może troszkę ciemniejszy wariant? Taka lekko szara? Źle nie wygląda. Ale czy to się ze sobą trochę nie gryzie? W tym miejscu widać taki punkt, gdzie po prostu trochę to wszystko śmiesznie wygląda. Ładnie to łączy, jakby nie patrzeć właśnie kuchnię z jadalnią. I do tego wszystkiego nawet całkiem fajnie współgra to jeszcze z tą podłogą. Więc czyżby mi się udało? Ja bym tutaj dodała jeszcze jakiś taki, nie wiem, może inny trochę kolor ścian. Na przykład takie ściany trochę miętowe. Dodajmy jakiś ładny obraz. Trochę przyozdobiam nam tą naszą przestrzeń. To jest całkiem ładne. O wow, na całą ścianę? W sumie? Jak szaleć, to szaleć. No dobra, zostawmy, tak? I ewentualnie jeszcze jakiś obraz troszkę mniejszy przydałby się tutaj. Albo stwórzmy jakąś małą galerię. Ja bym tutaj zostawiła tego typu ramki. Uwielbiam je. One są z dodatku razem raźniej i muszę przyznać, że po prostu strasznie za nimi przepadam. I na przykład jeszcze coś takiego. Dodałabym tutaj jeszcze jakąś ładną roślinkę, żeby trochę wypełnić tą przestrzeń. Kolor możemy troszkę zmienić. W tym miejscu możemy sobie powiesić jeszcze jakąś roślinkę. Sprawdźmy jeszcze, jakie możemy tutaj zastosować inne firany. O, słuchajcie, te wyglądają całkiem w porządku. Niestety, trochę na siebie nachodzą, ale słuchajcie, mi to totalnie nie przeszkadza. Uważam, że wygląda nawet całkiem przyjemnie. Ostatnią rzecz, jaką bym tutaj dodała, ale póki co to jeszcze nie teraz, bo dodamy to w trybie rozgrywki, to taca, oczywiście z nigiri, bo każde pomieszczenie musi być śmierciogenne, więc tak naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o jadalnię, to nic tak naprawdę by się nie wydarzyło, więc położymy w tym miejscu talerz z nigiri z rozdymki. Płynnym krokiem przechodzimy teraz do salonu i tutaj jedynym takim elementem, który mógłby nam zagrozić, to będzie kominek. I ja bym chciała postawić na kominku telewizor. Tak, dobrze słyszeliście, chcę postawić na kominku telewizor. No nie wiem, to są Simsy, więc myślę, że tutaj z BHP nie powinno być żadnych problemów, a nawet jeśli, to dobrze, słuchajcie, niech ten dom płonie. Bardzo ładny kominek dochodzi nam w dodatku razem raźniej, więc w sumie to jest dobra okazja, żeby go wykorzystać. On nam tutaj nawet fajnie się wkomponuje. Bardzo mi się spodobała ta mała, skromna kanapa z Witaj w pracy i w sumie, jakbyśmy mieli tutaj jakiś fotel, to bardzo chętnie bym ją zostawiła. No i patrzcie, mamy coś. Ta kanapa jest pikowana, ten fotel też jest pikowany, więc w sumie idealnie wszystko ładnie do siebie pasuje. Ustawiłabym to wszystko w takim miejscu, żeby to było tak właśnie, wiecie, koło siebie, ale żeby za bardzo nie zabierać tej przestrzeni przy drzwiach, bo w sumie chciałabym, żeby drzwi zostały tak, jak są. Teraz dobrze by było postawić tutaj jakiś telewizor. Okej, sam telewizor na kominku stać nie może, ale może sobie wisieć. To dobrze. Chociaż tyle. Ten telewizor jest za mały, ten niestety, ale odpada, a ten byłby w sumie w sam raz. Więc niech tak zostanie. Patrzcie, podwieszany. Taki trochę bezpieczny. Chociaż i tak będzie pewnie łapać ciepło ognia. Ten dom wcale nie ma być bezpieczny. Poprosimy jakąś ładną, dużą roślinkę. Na kominku możemy położyć jakieś takie ładne elementy ozdobne, na przykład książki różnego rodzaju. Tutaj jeszcze mam jakieś segregatory. Dobra, niech będzie. Kurczę, tak teraz sobie pomyślałam, że może zamiast tutaj tej roślinki damy ładny regał na książki. O, ten regał jest całkiem w porządku. Będzie stał blisko kominka, a tutaj dopiero postawimy jakąś ładną roślinkę. Możemy sobie postawić jakąś ładną ozdobę do szydełkowania. Mam nadzieję, że takie rzeczy są łatwopalne. Jakieś książki, papiery, listy. Niech sobie to wszystko tutaj ładnie stoi. Teraz się tak zastanawiam, czy na przykład tego przedpokoju ładniej nie udekorować i na przykład wzbogacić go jakieś takie ładne lustra. Zostawię je tylko tutaj. Tu możemy na przykład umieścić jakiś pojemnik na parasole. O, proszę bardzo. Coś w tym stylu. I do tego wszystkiego jeszcze jakiś wieszak na przykład na ubrania. Teraz ma to troszkę większy sens. W tym miejscu umieściłabym jakąś taką fajną pufę, przytulną, żeby nasi simowie mogli sobie tutaj na spokojnie usiąść. Powiedzmy, oczywiście przy zakładaniu buciczków. Podczas szukania ławy znalazłam ładne krzesła i chciałabym zobaczyć, jak one w ogóle będą się komponować nam w tej tutaj jadalni, bo te krzesła z gry podstawowej troszkę bardziej mi się podobają i czy to w ogóle wyglądać będzie dobrze. Dalej to fajnie nawiązuje do tego wyglądu naszej kuchni. O, mamy nawet ładne kolory. Dobra, wiecie co, a jakby zrobić co drugie krzesło na przykład w takim kolorze? Wygląda to nawet całkiem ciekawie. No i oczywiście podbija trochę ten pokój, także zostawię to w ten sposób. Salon prezentuje się nawet całkiem ładnie, więc dodałabym tutaj jeszcze jakiś taki delikatny, uroczy dywan. Taki dywan, to mi się, powiem wam szczerze, że nawet podoba, bo jest podobny
podobny dalej w klimacie tego wszystkiego, co już tutaj zbudowałam. Także nie ma tragedii. Jeżeli chodzi o łazienkę, to postanowiłam sobie ją troszkę powiększyć, a właściwie poszerzyć. No i niestety, bardzo bym chciała, żeby w tym pomieszczeniu też była jakaś konkretna śmierć. Chciałam tutaj umieścić na samym początku basen, no ale ten basen tutaj mi się za bardzo nie komponował, więc w sumie odeszłam od tego pomysłu. No i teraz myślę, że w tym miejscu warto by było postawić jeszcze jakąś ładną toaletę, która się nawet będzie prezentować. Okej, niech będzie coś takiego. Tu bym dodała w sumie jakąś ładną ścianę, żeby też jakoś odgrodzić trochę ten prysznic od toalety. Tu bym nawet w sumie dodała półściankę, żeby to cały czas było widoczne. Tu możemy umieścić na przykład jakieś takie ładne półki, jakieś ładne szafki. W tym miejscu bym chciała troszkę te drzwi przesunąć i teraz możemy sobie tą przestrzeń ładnie zagospodarować, to byśmy faktycznie mogli postawić tą umywalkę. Do tego wszystkiego jakiś ładny blat. Chyba z powrotem wrócimy do blatów z Śnieżnej Eskapady, bo były naprawdę ładne. Właściwie są. I tu nawet są pakowne. No i nawet powiedzmy, że może być taka przestrzeń, powiedzmy, łazienkowa. No, słuchajcie, ja tak zawsze powtarzam, mistrzem budowania nie jestem. Staram się jak mogę. Nie zawsze wychodzi. Tą ścianę też sobie podmienię na półściankę, dlatego, że w momencie, kiedy trwa rozgrywka, to niestety, ale ta ściana mi się opuszcza. A chciałabym jednak, żeby ta ściana była tutaj zachowana. No niestety, wiem jak to może wyglądać, trochę nie za bardzo, ale jak obniżymy ten telewizor, to myślę, że wszystko powinno być w porządku. I teraz możemy na przykład sobie te książki trochę pomniejszyć. Z powrotem sobie przekopiowuję kolor. No i okej, teraz można sobie tutaj na spokojnie rzeźbić. No i teraz przydałoby się jakieś lustro w łazience. O, wow, okej. To by było dobre na przykład na tego typu ścianie. Chociaż co ja tam wiem? A jakby podmienić to lustro na przykład zamiast tych kafelek? Okej, chyba to zostawię. Korzystający z toalety Simowie będą patrzeć na swoje plecki. Może dzięki temu uda się zawstydzić tych naszych Simów, co by też spowodowało kolejną śmierć. Jakieś takie ładne kafelki tutaj jeszcze do tego wszystkiego by się przydały. I co my tu mamy? No kurczę, podoba mi się strasznie ta nowa tapeta, która dochodzi z razem raźniej. Choruję na nią, dosłownie. O, słuchajcie, chyba znalazłam takie dość ładne, eleganckie kafelki. Te mi się podobają. O, wow. Dodajmy w końcu jakieś lustro. Dobra, takie białe podstawowe będzie fajne. W tym miejscu możemy umieścić zawieszkę na papier toaletowy. Tutaj również dodać jakiś kosz na pranie. Elementy pod prysznic, proszę bardzo. Bardzo ładnie nam się tutaj wpasują. Jakiś szlafroczek. Wy już wiecie, że mam swoje ulubione ręczniczki, więc tutaj też je bardzo chętnie dodam. Na przykład o, w tym miejscu. Mydelniczka. Jakaś pomniejsza tacka łazienkowa. Duszarkę możemy też położyć. Białą półkę. A na niej ręczniczki. Inne ściereczki. No i oczywiście jeszcze więcej ręczników. Tu możemy też sobie jakąś ściereczkę do rąk powiesić. Na przykład w tym miejscu. I ogólnie całą tą przestrzeń wypełnić jakimiś ładnymi pudełkami. W łazienkowych szpargałach dochodzi nam dywanik do toalety, więc w sumie tutaj bym go bardzo chętnie dodała, żeby wypełnić w tym kącie właśnie tą przestrzeń. No to skoro mamy też tutaj dywanik, to przydałby się jeszcze jakiś taki większy przy prysznicu. Czy to dobrze wygląda? Nie wiem, ale zostawię to tak jest. No i do tego wszystkiego musimy jeszcze dobrać jakąś taką ładną podłogę. Czarna podłoga w łazience, super. Nie planowałam tego. No ale to skoro tak, to może jednak trochę wypada podmienić tą tapetę na też jakąś czarną, z jakimś paskiem czarnym. Okej, czy to wszystko naprawdę musi się tak od siebie różnić? Kurczę, to jest jeden zestaw, a to ze sobą za bardzo nie współgra, o co chodzi? Dobra, słuchajcie, muszę zostawić to tak, jak jest w tej chwili, bo widzę, że po prostu może być tylko gorzej. To jest za ciemne, to jest za jasne, to jest zbyt niebieskie. O co chodzi? No nie wiem, dziwnie. W każdym razie zostawię to tak, jak jest. Następny w kolejce jest pokój dziecięcy i tutaj oczywiście umieszczę swojego pięknego chomika, bo on odpowiada za kolejny rodzaj śmierci, a dokładnie poprzez jego ugryzienie nasi Simowie mogą zachorować na gorączkę. Coś w stylu wściekłych gryzoni. No i niestety, jak tego nie wyleczą, to mogą umrzeć. No muszę przyznać, że wygląd tej klatki jest taki średni. No ale dobra, słuchajcie, na pewno uda mi się coś do tego wszystkiego dobrać. Wiemy już z góry, że pokój dziecka musi być kolorowy, więc, że tak powiem, musimy lecieć po jakieś ładne, kolorowe mebelki, które będą raczej nam bardziej pasować do klatki niż do samego wyglądu mieszkania. Natomiast bym powiedziała, że nawet taki trochę stonowany. Cieszę się bardzo, że taki klimat udało mi się zachować i trzeba podjąć jakąś decyzję, jak to łóżko faktycznie dla dzieciaka ma wyglądać. No bardzo nie wiem, gdzie drzwi umieścić. Czy może faktycznie drzwi powinny zostać tu, czy może jednak tu? Kurczę, to są problemy, nie? Jest to dla mnie pewnego rodzaju artystyczne wyzwanie. Tak sobie myślę, że może coś takiego by tutaj stworzyć, to na przykład dać biurko. Takie zwykłe biurko z jakimś takim zwykłym krzesłem. No dobra, niech będzie w kolorze pomarańczowym, bo wtedy to nam trochę z tą klatką będzie się komponować. Może byśmy faktycznie uderzyli w takie kolory, a może ewentualnie w szaro-pomarańczowe. W sumie, czemu nie? Też możemy trochę ogarnąć w taki sposób. No i teraz tylko jeszcze łóżko by się przydało zmienić. Nie mam zielonego pojęcia, nie umiem. Mam dwie lewe ręce, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Może coś takiego i coś takiego i nie komplikować sobie życia. Ewentualnie łóżko na przykład tutaj, a biurko w tym miejscu. Tu byśmy wtedy mogli postawić jakiś regał, tylko w miarę możliwości jakiś pasujący. Jakoś tutaj widzę, że wesoła panda sobie stoi i trzyma książki. No dobra, ale to wbrew pozorom nie jest złe. I jest z tej samej serii. Okej, dobra, czyli wtedy mogę
moglibyśmy tutaj ten pomarańczowy kolor zastosować. No powiem wam szczerze, że w kolorze pomarańczowym to ja jeszcze nigdy nie ustawiałam mebli. Czuję, że jest to dla mnie wyzwanie. Nawet do tego stopnia, że zastanawiam się, czy przypadkiem może jakieś łóżko nam się tutaj nie pojawi w kolorze pomarańczowym. Ogólnie jest w czym wybierać i nawet jest to w miarę ze sobą spójne. W takim razie łóżko bym przesunęła tu, to bym dała tego misia, który trzymać będzie książki, ale ja mieszam strasznie. 5 minutes later. No dobra, no coś tutaj wykombinowałam. No, ciekawie. Nie wiem, co słuchajcie, ja tutaj robię, ale podoba mi się. Zaczyna mi się naprawdę podobać. Byśmy postawili jakiś ładny, taki delikatny stoliczek. Coś takiego. Tylko na przykład w kolorze białym wcale by nie było złe. Pokombinowałam i stworzyłam coś nawet ciekawego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście dodam tutaj jakiś fajny komputer. Niech dziecko ma coś z życia, jeżeli chodzi o tego typu zabawki. Wow, słuchajcie. Nie można było wybrać niczego lepszego. Pomyślmy teraz nad podłogą, bo boję się, że podłoga nam zrobi jeden wielki fikołek. Kurczę, a może taki bardziej spokojny kolor tutaj wprowadzić? Jakiś taki biało-szary? To nie wygląda źle. Tu by w sumie mógł zamieszkać i chłopiec, i dziewczynka. Pasowałoby to nam w sumie też do tych drzwi, które tutaj mamy. Koncepcja na to jakaś jest. Tu moglibyśmy powiesić jakiś ładny obraz. Jakiś, nie, ładny plakat na przykład. Mamy plakat promujący inną grę. Czemu nie? Zaszalejmy. Plakaty w stylu pop art. Ja bardzo lubię, ale nie wiem, czy to się tutaj nam będzie komponować. Może w tym miejscu na przykład? Trochę taki, powiedzmy, że to jest pokój troszkę większego dzieciaczka, trochę takiego już, powiedzmy, zbliżającego się do wieku nastolatka. Zostawiłabym to. O, ten pustkostworek jest całkiem fajny. Kolejny plakat filmowy też mi się podoba. Przesuniemy to w takim razie, o tak, tutaj cyk, coś w stylu, powiedzmy, że takiego trochę niechlujnego graffiti, a te dwa plakaty bym faktycznie zostawiła przy chomiku. No dobra, nie wiem jak wam, ale mi się ten pokój naprawdę podoba. Poproszę jakąś małą komodę, może coś takiego, a jeszcze ewentualnie zostaje kwestia tej wykładziny, też jest super, to jest taka wykładzina z długim włosem, buchata, więc ją zastosujemy. No dobra, słuchajcie, pokój dla dziecka, takiego trochę wyrośniętego mamy. Przed nami biuro i tu bym chciała, żeby biuro było dla przynajmniej dwóch Simów, bo nie oszukujmy się, ten dom jest na tyle duży, że raczej przypuszczam, że nie będzie tutaj mieszkać samotna matka z dzieckiem, tylko myślę, że raczej tutaj będzie to dom dla jakiejś pary, bądź ewentualnie małżeństwa. No i teraz tak, mamy tutaj okna, więc w tych miejscach chciałabym postawić biurka. Jeśli chodzi o firany, zasłony i tak dalej, to tutaj by się przydało coś, co nie będzie faktycznie wpadać nam na biurko i w sumie te firany były całkiem fajne. Zwłaszcza po zmniejszeniu ich. Póki co na razie wygląda to dość średnio, ale my mamy w grze karnisz. Wiecie, standardowy biały musi być. No i niechcący stworzyłam nawet całkiem ciekawą kompozycję. I teraz pewnie zapytacie, jaki rodzaj śmierci będzie w gabinecie? No słuchajcie, nie ma prostszej odpowiedzi, jak tylko maszyna archiwizująca, która dochodzi nam wraz z dodatkiem Uniwersytet. Simowie, którzy będą przeciążeni swoim skupieniem, swoją nauką, no niestety, ale mogą doznać naprawdę tragicznej śmierci. I ja wam powiem szczerze, że jak pierwszy raz ją zobaczyłam, to zrobiłam naprawdę duże oczy. Mówię, wow, naprawdę, coś takiego pojawiło się w grze. Dlatego, jeżeli macie Uniwersytet, to spróbujcie. Nie mówię, że się nie zdziwicie. Śmierć wygląda trochę tak, jakby naszemu Simowi był dosłownie, kurczę, nie chcę tego mówić, ale jakby dosłownie po prostu mu się wykręcił kark, nie? Tak w skrócie. Kiedyś mogliście to zobaczyć na jednym z moich shortów, a jak nie widzieliście, to kochani, zachęcam was do tego, żebyście sobie faktycznie nadrobili, bo w tych shortach najczęściej właśnie pokazuję różnego rodzaju przypadki, które mogą chodzić po Simach. No i teraz tak, mamy pełno fajnych akcesoriów, które bym chciała tutaj umieścić. Na przykład podoba mi się bardzo tablica, która może naprawdę ładnie wypełnić tą przestrzeń. Tutaj mamy jeszcze jakieś takie tablice korkowe, coś w tym stylu. Myślę, że taka z czarną ramką będzie ładniejsza. Tu moglibyśmy taką tablicę zostawić w sumie. W tym miejscu chciałabym dodać jakiś taki ładny regał i myślę, że to jest jeden nieliczny regał, który naprawdę mi się tutaj wpasuje, więc spróbujmy go tutaj dodać. Dodałabym nawet jeszcze jeden. W tym miejscu możemy postawić na przykład wielką roślinkę, która nam ładnie zagospodaruje przestrzeń. Ewentualnie możemy postawić jakiś stolik, a na nim na przykład tacę na napoje. Taki stolik w sumie najbardziej mi się podoba, ale sprawdźmy, czy jakąś taką ładną roślinkę nam się tutaj uda dopasować. Ta roślinka jest taka dość olbrzymia, tylko jakby miała jeszcze ładną doniczkę. No coś takiego. I wtedy na przykład tą roślinkę troszkę jeszcze zmniejszyć i na przykład postawić nawet tutaj. To prawda, zakrywa nam to trochę tablicę, ale to nie jest problem, bo tablicę możemy przenieść w to miejsce. Patrzcie, jak ja sobie wszystko ładnie wykombinowałam, nie? Ja to mam łeb! Tutaj możemy dodać jeszcze jakieś ładne obrazy. Niech się coś na tych ścianach dzieje. Tu możemy dodać nawet jakąś koszulkę z autografem, że niby tutaj mieszka sobie jakiś fan i lubi tego typu rzeczy. Tu możemy sobie dodać jeszcze jakieś urocze obrazki i na przykład tego typu obrazy możemy jeszcze powiesić
tutaj. Teraz jak już wiemy mniej więcej, jak to wszystko się prezentuje, to możemy pozmieniać kolory. I teraz tą strefę mamy taką bardziej kobiecą, delikatną, a tutaj mamy takiego, wiecie, rasowego faceta, który jest elegancki, ale tak bardziej, wiecie, nie motylki, a trochę sportu, nie? Tu będę dała jeszcze jakieś ładne czarne buty, sportowe oczywiście. Tutaj, żeby podkreślić, że to stanowisko należy do baby, dodałabym jeszcze jakieś buciki na przebranie, wiecie jak jest. Tu mamy też jakieś fajne sportowe plakaty. Dodam gablotę. Gablotę na piłkę z czapą. Tutaj możemy w tym miejscu jeszcze powiesić jakieś babskie akcesoria, na przykład jakieś torebki, coś w tym stylu. Czemu nie? Zaszalejmy. To jest w końcu tablica do projektowania, także tutaj droga wolna. Jakieś takie ładne świeczuszki eleganckie. Baby lubią takie rzeczy, więc ja bardzo chętnie coś takiego tutaj zostawię. Tu możemy też położyć jakieś ładne kosmetyki. Skoro mamy tutaj do czynienia z facetem, to zostawmy tutaj jakąś taką ładną ozdobę typu warcaby, szachy i te sprawy. Facet, wiadomo, zawsze jest technologicznie rozwinięty, więc tutaj jakieś słuchaweczki i tak dalej musi być. Piłkę położymy dosłownie obok butów. Mamy tutaj fajny wspólny kącik, który jest powiedzmy takim gabinetem. Tu zostawię jeszcze matę do jogi na przykład. A tu na półce umieścimy jakieś takie fajne ozdoby właśnie typu puchary i tak dalej, i tak dalej. Także no, słuchajcie, zrobiłam taki bardzo mieszany pokój, ale w sumie o to mi chodziło. Zostawimy jeszcze jakiś zegarek i tak dalej, wiecie jak jest. Faceci zazwyczaj mają bałagan. W sumie tu możemy też kilka fajnych rzeczy umieścić, więc czemu by z tego nie skorzystać? To, co tutaj uda mi się wcisnąć, to na pewno zostawię. Mamy jeszcze jakiś ładny telefon. Tu na przykład jakiś kremik, wiadomo, baby zawsze mają takie akcesoria przy sobie. Jakieś karteczki, długopisy oczywiście muszą być. W sumie bym telefon przekopiowała, tylko ewentualnie zmienimy trochę kolor. No, niech będzie taki ładny niebieski w paski z jakimiś takimi ładnymi kluczami. Patrzcie, jakie to jest wszystko słodkie. Możemy jeszcze przestrzeń w sumie wypełnić jakimiś kartonami. To są ludzie pracujący, tu się wszystko może dziać. To jest w końcu ich biuro. Przestrzeń jest wypełniona maksymalnie. Nie wiadomo, może tu pracuje jakiś projektant, może jakaś księgowa. Tak czy siak chciałam w tym gabinecie połączyć trochę zainteresowań, no i oczywiście trochę pracy. Kwestię podłogi mam rozwiązaną, po prostu sobie ją ściągnęłam z reszty domu. To teraz tapeta. Po prostu dodać tutaj kolor szary. To w sumie źle nie wygląda. Jak wasi simowie będą za długo siedzieć przy tej maszynie, to pamiętajcie, może się wydarzyć coś niedobrego. Ostatnim pomieszczeniem jest sypialnia, główna, rodziców. No i teraz tutaj za bardzo sobie nie będziemy kombinować, jeżeli chodzi o wybór łóżka, bo mamy tak naprawdę tylko jedno do wyboru, a dokładnie to mordercze łóżko rozkładane. Więc teraz trzeba będzie się dostosować do tego łóżka. Wiemy już mniej więcej, jak ono wygląda. O Jezu, pościel jest okrutna. Okej, z powrotem mi się ono złożyło, ale wiem mniej więcej, że ta przestrzeń faktycznie musi być zagospodarowana na to łóżko, więc słuchajcie, w takim razie możemy postawić jakąś półkę z telewizorem, tylko poprosimy ją w kolorze białym. Dobra, mamy to. Nasi simowie mogą z łóżka oglądać sobie telewizję. To chyba w sumie fajnie. Musimy teraz sobie tą przestrzeń jakoś wypełnić i myślę, że coś takiego tutaj idealnie nam się wpasuje. Przynajmniej mam taką nadzieję. Tu możemy postawić jak zwykle jakąś roślinkę. Możemy tutaj też ustawić jakiś ładny dywan. Może nawet tutaj go sobie umieszczę. Lampkę możemy sobie też postawić nawet w tym miejscu, a książki przesuniemy na przykład tutaj. Tu mamy jakieś wiszące lampy. Możemy zamienić ten spodek na przykład na takie światełko. Tylko podmienić kolor, żeby coś tutaj się trochę innego działo. Nie chcę, żeby cały czas ten pokój był taki monotematyczny. A teraz się prezentuje nawet to całkiem fajnie. Tutaj dodamy jeszcze jakieś paski i tak dalej. No dobra, coś się dzieje. Za chwilę zrobię z tego styl marynistyczny. To jest w ogóle niesamowite, jak ja bardzo często uciekam w kolor niebieski. No ale przepadam za nim. Muszę przyznać, że naprawdę lubię. Myślę, że jakieś takie ładne zielone obrazy czy coś w tym stylu możemy sobie dodać. Przydałaby się jakaś roślinka. I tutaj widzę, że roślinki mamy. Fajnie. Możemy je nawet trochę powiększyć. Okej, kolejna doniczka z kolejnym kwiatkiem. Jeszcze więcej roślinek. Może od razu, żeby tutaj sobie nie komplikować życia, po prostu ustawię te panele. No i teraz przydałaby się jakaś taka delikatna tapeta. Wow, chyba nie. Ale kurczę, powiem wam szczerze, że na przykład coś takiego. Dodaję trochę elementów złota. Ostatnia rzecz, jaką bym chciała tutaj dodać, to zasłony. Pomyślałam sobie, że te granatowe będą wyglądać naprawdę całkiem ciekawie. W sumie postanowiłam zmienić tapetę. Nie wiem, czy to wygląda lepiej, ale to po prostu mi się bardziej podoba. Nie wiem nawet, czy siedzi. Po prostu mi się bardziej podoba i uważam, że tak może zostać. Gdzie teraz lecimy budować basen. No bo niestety, ale ogródek też musi być śmiercionośny. Więc chciałabym na przykład w tym miejscu postawić sadzawkę, a tu myślę, że możemy postawić sobie na spokojnie jakiś taki niewielki basen. Nasi simowie mogą w basenie się pożegnać z życiem w momencie, kiedy będą za długo pływać, ewentualnie kiedy nie potrafią pływać i tak dalej. Wiadomo, tam następuje śmierć poprzez utonięcie. W tym miejscu mamy sadzawkę z pakietu Zostań Gwiazdą i w tej sadzawce w sumie też możemy utonąć. Mimo tego, że pojawiają się w niej rekiny, to niestety, ale tylko nam grozi utonięcie. A szkoda, mogą
mogłoby być to bardziej rozwinięte. Chciałam jeszcze zbudować szklarnię, a w szklarni oczywiście, jak pewnie się domyślacie, chciałabym hodować krowokwiaty. Więc myślę, że po prostu musimy sobie trochę przesunąć tą parcelę, ale słuchajcie, ja mam swoje sposoby. Przesuniemy trochę parcelę do przodu i teraz tak, zrobiło nam się tutaj miejsce na basen, a tu raczej na sadzawkę. O, chciałabym, żeby ta sadzawka była tak trochę w tym miejscu ukryta. To jest taki dziko rosnący teren, więc niech sobie będzie na uboczu. Tutaj mamy basen i tu bym chciała, żeby była taka przestrzeń rekreacyjna. Tak wiecie, jak już mamy budować, to budujmy to w miarę logicznie. Więc w tym miejscu chciałabym, żeby w sumie nasi simowie mogli sobie spędzić spokojnie czas. To znaczy na przykład zjeść grilla, usiąść, porozmawiać, dobrze się bawić. Do tego stołu dodamy jeszcze jakieś ładne krzesła. No i teraz w sumie przydałaby się nam jakaś taka mała, niewielka szklarnia. A few moments later. Zostaje nam ostatni element i teraz musimy przyrządzić nigiri z rozdymki, które też jest oczywiście śmierciogenne. Ja tutaj przyrządzę je w dużo większej porcji, dlatego że będę chciała zostawić je wam na środku stołu. Oczywiście dom będę umieszczać wam w galerii i kochani, słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli, żeby wasze simy trafiały do moich odcinków, do różnych rozgrywek, czy do jakichś challenge'y, to zachęcam was, żebyście się zapoznali z moimi programami wspierania, bo wspierający mają możliwość zostawiać mi w galerii swoje simy. Celowo zrobiłam taki dom, który będzie totalnie niepozorny, w którym będziecie mogli sobie normalną prowadzić rozgrywkę rodzinną i w którym będziecie, mam nadzieję, że świetnie się bawić, ale cały czas będzie gdzieś tam ciążyło nad tym wszystkim jakieś niebezpieczeństwo, że jednak coś tutaj się może w tych simach naszych wydarzyć. Żeby wszystko jeszcze bardziej podkręcić, dodałam aktywność wulkaniczną, cechy parceli brudne, gremliny odrażające, przeklęte, wstrętne pełzaki, upiorne, strefę wstrząsów, gniewne fluidy, wampirzą sieć oraz gnomy. Także nad tą parcelą serio ciąży fatum. Także podsumowując, ten mały niepozorny domek naprawdę może nieść za sobą potężne konsekwencje. Do ogrodu dodałam jeszcze miejsce na króliczki, które mogą też nas zaatakować. Oczywiście studnie życzeń. Mamy teleskop, dzięki któremu może nas pierdyknąć i to srogo meteoryt. Mamy oczywiście krowokwiata, mamy basen, w którym możemy utonąć, mamy grilla, w którym możemy niestety, ale zniecić pożar. Mamy też sadzawkę z rekinami, w których również możemy utonąć. No i teraz przechodzimy do wnętrza naszego uroczego domku. Tutaj mamy pralnię, w której różne rzeczy mogą się dziać, jeżeli chodzi o elektryczność i jeżeli chodzi o pożar. Podobnie jak w kuchni, też się może oczywiście wzniecić pożar. No i przy miłym, ciepłym kominku też, kochani, uwaga z ogniem. Jeżeli chodzi o łazienkę, no to tutaj fakt, nic wam nie grozi, więc możecie być spokojni, chociaż kto was wie, może też sami coś zaraz tam wymyślicie. Jeśli chodzi o chomisia, to wiadomo, gorączka gryzoni może też naszych simów dopaść. W tym miejscu, w naszym małym biurze, maszyna archiwizująca czeka na to, żeby po prostu wykręcić łeb naszym simom. No i oczywiście łeb wykręci też łóżko, które jest składane bądź rozkładane z kompaktowych wnętrz. W ostatnim pomieszczeniu, jakim jest jadalnia, zostawiam wam dwa dania nigiri z rozdymki. Jedno jest w jakości wspaniałej, a drugie jest w jakości kiepskiej. Także kochani, uwaga na ten obiad. No i ode mnie to wszystko. Dziękuję wam bardzo pięknie za uwagę. Dzięki wielkie dla moich wspierających. Cieszę się, że jest was coraz więcej. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć, pa.